Wszystko to prowadzi do pytania, jak to jest z ewolucją człowieka. Czy teoria ta opiera się na właściwych dowodach? W popularnym ujęciu sekwencje kolejnych etapów przebiegają od bardzo prymitywnych form do coraz bardziej wyprostowanych i współczesnych. Jednakże należy być bardzo ostrożnym przy poważnym traktowaniu tych rysunków. Jeden z przedstawicieli klasycznej sekwencji, na przykład Homo erectus, od lat był rysowany tylko na podstawie bardzo niewielu odkrytych skamieniałości. W pierwszym odkryciu z 1891 roku zostały znalezione prawy górny ząb trzonowy, część sklepienia czaszki oraz kość udowa. Skamieliny te znaleziono nie w tym samym dokładnie miejscu i czasie, ale na terenie o promieniu 45 metrów i w przeciągu roku poszukiwań. Zauważcie teraz zdumiewające szczegóły na rysunkach postaci, takie jak ciemna skóra czy owłosienie. A przecież ani barwnik skóry, ani włosy nie zostały znalezione w tych skamieniałościach. Pomimo to antropologiczne rekonstrukcje przedstawiały te postacie zazwyczaj jako ciemnoskóre i owłosione. Czy współczesne, nowoczesne laboratoria kryminalne są w stanie określić wygląd, kolor skóry i rozkład owłosienia człowieka? Mając do dyspozycji jeden ząb trzonowy, część sklepienia czaszki i kość udową? Taka przesadna twórcza wyobraźnia w oczywisty sposób nie prowadzi do niczego wiarygodnego naukowo. Oznacza tylko tyle, że ewolucjoniści potrafią rysować rekonstrukcje, opierając się na tym, jak sami chcą widzieć te postacie w swojej bujnej wyobraźni. Powstałe w ten sposób wyobrażenia są uszeregowane według wymyślonej z góry kolejności. Wszystko to dowodzi, że można w zasadzie narysować to, co się chce. Fakt ten został zilustrowany w czerwcowym numerze National Geographic z 1973 roku w związku z odkryciami dokonanymi w Afryce przez Richarda Lickiego. Czaszka skatalogowana numerem identyfikacyjnym 1470 była prawdziwą bombą w świecie antropologii ewolucyjnej. Odkrycie w Kenii potwierdziło najwcześniejsze przypuszczenia dotyczące gatunku genus Homo, czyli rodzaju ludzkiego. Rzeczą zdumiewającą z punktu widzenia teorii ewolucji był fakt, że czaszka ta była niezwykle podobna do czaszki współczesnego człowieka. Budowa czaszki wskazuje na posługiwanie się przez tego człowieka mową i językiem. W 1973 roku, czaszka 1470 była najstarszą ludzką skamieniałością i dlatego według zasad teorii ewolucji powinna była być najbardziej prymitywna jednakże okazuje się ona znacznie bardziej rozwinięta niż wiele odnalezionych młodszych czaszek przypisywanych ludziom pierwotnym Po tym odkryciu Richard Leakey powiedział albo odrzucimy tę czaszkę albo odrzucimy nasze teorie dotyczące wszystkich rekonstrukcji człowieka Niespodziewanie duża pojemność czaszki obala wyobrażenia, że wszystkie wczesne skamieniałości mogą być ustawione w kolejności według zmian ewolucyjnych. Przypatrzmy się uważnie, jak rysownicy z National Geographic dostarczają nam dowodów ze skamieniałości. Początkowo materiał skamieliny, rozbite kawałki, dopasowano do siebie w możliwy kształt. Następnie brakujące części, jak na przykład szczękę, dopasowano w oparciu o przypuszczenia. Potem w tej wymyślonej konstrukcji pokrywa się czaszkę tkanką mięśniową. Kiedy dorysowane są płaty ucha, można zrozumieć, że artysta był przekonany, że czaszka jest czaszką czarnego człowieka. Oczywiście nie znaleziono żadnego barwnika skóry, na podstawie którego można by to stwierdzić. Ostatecznie otrzymujemy czarnoskórego, prymitywnie wyglądającego, archaicznego osobnika rodzaju żeńskiego. Oczywiście zadano sobie wiele trudu, żeby rysunek jak najbardziej odbiegał od wyglądu współczesnego człowieka. Zdecydowaliśmy się zapytać, czy byłoby możliwe narysowanie innej rekonstrukcji na podstawie tej samej czaszki, pozostając przy tym wiernym wobec dowodów wynikających ze skamielin. Zwróciliśmy się więc do zawodowego artysty z prośbą o narysowanie rekonstrukcji uważnie i w sposób wiarygodny, tak by wyglądała inaczej, nie naruszając jednak w niczym całości oryginalnej skamieliny. Nasz grafik rozpoczął pracę od tego samego punktu, co rysownicy z National Geographic. Później zaczął szkicować brakujące części, na przykład szczękę i inne kości twarzy. Następnie została dorysowana tkanka mięśniowa i gałki oczne. W efekcie powstała rekonstrukcja człowieka o całkiem współczesnym typie antropologicznym, zwanym kaukaskim. Wyobraźmy sobie, że taki właśnie obraz pojawi się w każdym szkolnym podręczniku biologii dla dzieci, przedstawiając ich przodków. Czy wtedy dziecko będzie skłonne uwierzyć, że człowiek powstał w wyniku ewolucji z form bardziej prymitywnych? A przecież ten obraz jest tak samo naukowo wiarygodny i wierny Skamielinom, jak prymitywny małpolut, który stale pojawia się przed naszymi oczyma jako dowód ewolucji człowieka. Powyższy przykład rysunków wykonanych na podstawie czaszki 1470 nie jest jedyny. Zwróćmy uwagę na oryginalną czaszkę w lewym górnym rogu, która była punktem wyjścia dla trzech różnych konstrukcji ciniantropusa które pojawiły się w czasopismach antropologicznych. Ewolucja człowieka jest oczywiście tylko niewielką cząstką całej teorii ewolucji. Teoria ta głosi, że przeszliśmy od molekuł do człowieka drogą procesów czysto przypadkowych. A w jaki sposób zdarzyła się ta wspaniała rzecz? Kombinacja małych, dogodnych mutacji, połączona z naturalną selekcją działającą w przeciągu milionów lat, Doprowadziła do powstania fantastycznego szeregu roślin i zwierząt dzisiejszego świata. Jawna intencja osiągnięcia celu za pomocą przypadkowych procesów szokuje wyobraźnię. Aby uwierzyć w istnienie takiego schematu, trzeba rozbudzić ślepą wiarę o niezwykłych rozmiarach. Wymagany zasób ślepej wiary przywiódł wielu rozumnych naukowców do sceptycznego poglądu na całą neodarwinowską rekonstrukcję. Na przykład dr Edwin Conklin, biolog z Princeton University, stwierdził: Prawdopodobieństwo przypadkowych narodzin życia jest porównywalne z prawdopodobieństwem powstania kompletnego słownika w wyniku eksplozji w drukarni. Dr Louis Bunur, dyrektor do spraw badań w Narodowym Centrum Badań Naukowych we Francji, powiedział: Ewolucjonizm jest bajką dla dorosłych. Ta teoria w żadnym stopniu nie pomogła w rozwoju nauki. Jest bezużyteczna. Rektor Lehigh University, John McDowell Leavitt wyraził opinię protoplazma doskonaląca wszechświat jest przesądem większym niż pogaństwo. Herbert Nielsen, dyrektor Instytutu Botaniki na Uniwersytecie w Lund napisał w Synthetische Arbildung w 1952 roku Moja próba potwierdzenia ewolucji przez doświadczenie prowadzone przez ponad 40 lat całkiem zawiodła. Nie można stworzyć chociażby karykatury ewolucji na podstawie faktów paleobiologicznych. Materiał z kamielin jest dzisiaj na tyle kompletny, że brak łańcuchów przejść nie może być tłumaczony luką w materiale. Braki są faktem i nigdy nie będą wypełnione. Idea ewolucji opiera się tylko na wierze. Wreszcie Gerald Kerkut, wybitny brytyjski profesor fizjologii i biochemii na Uniwersytecie Southampton napisał Istnieje siedem podstawowych założeń niewspomnianych podczas dyskusji o ewolucji. Pierwszym spostrzeżeniem, jakie chciałbym uczynić, jest fakt, że tych siedem założeń nie może podlegać doświadczalnej weryfikacji. Argumenty na ogólną teorię ewolucji nie są dostatecznie silne, aby pozwoliły nam traktować ewolucję jako coś więcej niż hipotezę roboczą. Jakie są dowody na tę teorię? Są one bardzo różnorodne i tylko niektóre z ważniejszych linii dowodzenia mogą być tu rozpatrywane. Przede wszystkim, czasami sądzi się, że dobre dowody mogą być wyśledzone z podobieństw między różnymi gatunkami. Dowodzi się, że obecność takich podobieństw świadczy o tym, że wszystkie zwierzęta wywodzą się ze wspólnego drzewa. Jednakże, podobieństwa mogą dowodzić czegoś więcej poza wspólnym pochodzeniem. Mogą one dowodzić wspólnego twórcy. Jeśli jest Bóg i jeśli naprawdę stworzył wszystkie podstawowe rodzaje organizmów biologicznych, jak mówi pierwsza księga Biblii, to nasza logika wskazywałaby, że stworzył je z licznymi podobieństwami, gdyż wszystkie napotkały podobne warunki w otoczeniu. Zatem fakt, że zarówno dinozaury, jak i ludzie mają płuca, nie wynika z tego, że człowiek wywodzi się od dinozaura, lecz z tego, że jeden i drugi musiał rozwiązać problem pobierania tlenu. Bóg mógł stworzyć organy do pobierania tlenu całkowicie odmienne dla każdego rodzaju zwierzęcia lądowego. Znacznie prościej i mądrzej jest skonstruować jeden podstawowy układ, a potem odpowiednio adaptować go dla każdego zwierzęcia. Zatem powszechne podobieństwa w przyrodzie nie są w ogóle dowodem ewolucyjnych zależności pomiędzy zwierzętami, lecz są świadectwem istnienia absolutnie mądrego stwórcy. Bez wątpienia głównym argumentem w retoryce ewolucjonistów jest tak tzw. model następstwa skamielin. Ewolucja zakłada rozwijanie się z upływem czasu wszystkich form życia, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Śledząc rekonstrukcję kolumny geologicznej w klasycznych podręcznikach biologii, można zauważyć tylko taki rozwój. U podstawy kolumny można znaleźć muszle i zwierzęta jednokomórkowe. Idąc wyżej, znajdujemy pierwsze ryby, dalej płazy, gady, ssaki i wreszcie w ostatniej warstwie człowieka. W ten sposób, według zwolenników ewolucjonizmu, wykazany jest oczywisty rozwój od najprostszego do najbardziej złożonego. Co dowodzi dokładnie prawdziwości teorii ewolucyjnej. I dlatego, pomimo że wielu ewolucjonistów nie ma pewności co do przebiegu ewolucji, są oni ciągle przekonani o samym fakcie istnienia ewolucji. Argumentacja wielu zwolenników ewolucji międzygatunkowej sprowadza się więc do stwierdzenia, popatrzcie, możecie to zobaczyć w zapisie z Kamielin. Kluczową zasadą w budowaniu tej kolumny geologicznej jest tak zwane prawo nakładania się, które mówi po prostu, że warstwy położone niżej są starsze od warstw leżących bezpośrednio nad nimi. Dlatego wnioskuje się, że skamieliny w niższych warstwach muszą być starsze od skamielin w wyższych warstwach. Pytaniem zasadniczym jest, w jaki sposób warstwy nakładały się. Jeśli nakładały się stopniowo przez miliony lat, to powyższe oznaczenie względnego wieku z byłoby poprawne. Jeśli jednak warstwy nakładały się gwałtownie, powiedzmy w ciągu roku, w wyniku aktywności geologicznej związanej z potopem z księgi rodzaju, wtedy sposób układania się warstw zupełnie nie wskazywałby względnego wieku zawartości z Wszystkie warstwy miałyby mniej więcej ten sam wiek, podobnie jak z organizmów. Należy zaznaczyć, że kolumna geologiczna jest czystą fikcją wynikającą wprost z błędnych założeń geologów ewolucyjnych. Nigdzie na Ziemi nie istnieje ona w kompletnej formie. Jeśli założymy, że ewolucja organiczna miała miejsce, warstwy w Europie zawierające dinozaury zajmują miejsce powyżej warstw w Kanadzie zawierających trylobity. Takie ustalenie jest słuszne tylko wtedy, jeśli rzeczywiście trylobity żyły miliony lat przed dinozaurami. I jeśli były ich ewolucyjnymi przodkami. Założenie takie jest jednak kwestionowane, ponieważ istnieje wyraźnie ograniczony stopień uporządkowania w geologicznym zapisie. Na przykład, niejednokrotnie warstwy geologiczne, klasyfikowane jako starsze, są położone nad warstwami młodszymi, co stawia pod znakiem zapytania zasadniczą ideę kolumny geologicznej, jaką jest prawo nakładania się warstw. Sądzimy, że znacznie lepsze wytłumaczenie można znaleźć w porządkującej aktywności potopu z księgi rodzaju. Potop, zgodnie z Pismem Świętym, był przeobrażającym ziemię kataklizmem. Musimy wyobrazić sobie potężne fale napływowe, przelewające się przez wiele obszarów Ziemi. Poruszające się fale niszczyłyby wiele warstw i zwierząt żyjących na tych obszarach. Warstwy i zwierzęta Byłyby wtedy przenoszone przez poruszającą się wodę i w miarę zwalniania jej prądu zaczęłyby opadać na dno, układając się w pewien ogólnie ustalony zapis geologiczny. Cała ta aktywność trwała w ciągu roku, i w ten sposób cała kolumna geologiczna powstała raczej gwałtownie, a nie w przeciągu milionów lat. Jeśli to jest wyjaśnienie zapisu z kamielin, to działało pięć podstawowych zasad, dając definitywny ogólny model osadu z kamielin. Pierwszym i najważniejszym procesem jest ekologiczna strefowość. Oznacza to po prostu, że zgrupowania skamielin w warstwach geologicznych reprezentują strefy życia, a nie stopnie ewolucyjnego rozwoju. Inaczej mówiąc, zwierzęta były pogrzebane przez potop na obszarach, w których żyły. Wyobraźmy sobie na przykład pochyłość kontynentu w kierunku morza. Ryby oczywiście żyją w wodzie. Trochę bliżej brzegu są organizmy ziemnowodne, jak płazy. Na nizinnych moczarach blisko morza żyją gady i dinozaury. Wyżej, na bardziej suchych łąkach, żyją ssaki. Teraz nadchodzi fala zalewająca tę pochyłość i unosząca wszystko, co napotka na swej drodze. Kiedy fala osadzi swoją zawartość, można łatwo zauważyć, że płazy będą osadzone powyżej ryb, gady powyżej płazów, a ssaki ponad gadami. Przyczyną, dla której znajdujemy muszle u podstawy kolumny geologicznej, jest fakt, że tam właśnie one żyły. Drugim czynnikiem określającym kolejność pogrzebania skamielin jest ruchliwość. Im bardziej ruchliwe jest zwierzę, tym łatwiej mu uciec na inne obszary przed rosnącymi wodami potopu. Człowiek, będąc najbardziej ruchliwym, byłby naturalnie na szczycie, a muszle, najmniej ruchliwe, byłyby u podstawy. Trzecim czynnikiem jest sferyczność. Ważną zasadą nanoszenia osadu przez strumiencie czy jest to, że im bardziej przedmiot zbliża się kształtem do kuli, tym szybciej wypadnie z poruszającego się ośrodka płynnego niż mniej kuliste przedmioty. I znowu wyjaśnia to przewagę muszli u podstawy kolumny. Czwartym czynnikiem jest ciężar właściwy. Zwierzęta o większym ciężarze właściwym zostają wcześniej osadzone z poruszającej się wody. Niż zwierzęta o mniejszym ciężarze właściwym. Od dawna wiadomo, że ciężar właściwy skamieniałych szczątków wzrasta wraz z przypisanym im wiekiem ewolucyjnym. Piątym czynnikiem jest opór cieczy. Zwierzęta z przydatkami, takimi jak kończyny i sierść, będą osadzały się jako ostatnie. Sierść wielu ssaków dawałaby istotny opór, którego nie miałyby pozbawione sierści dinozaury. Stąd w zapisie skamielin ssaki znajdowały się ponad dinozaurami. Jednak z powodu bardzo możliwych nieregularności przepływów wód potopu istniałyby oczywiście liczne wyjątki od tej zasady. I rzeczywiście, właśnie na to wskazuje zapis geologiczny. Często, właściwie prawie zawsze, w zapisie skamielin znajdują się ogromne luki. Warstwy tzw. pleistocenu będą ułożone bezpośrednio na szczycie warstw kambru. To znaczy ssaki na szczycie warstw muszli, z pominięciem milionów lat epoki dinozaurów w międzyczasie. Często także warstwy są w zupełnym nieładzie. Na przykład można znaleźć warstwy zawierające trylobity na warstwach zawierających dinozaury. Te rodzaje wyjątków od zasady są jednymi z oczywistych przewidywań wynikających z modelu katastroficznego, nagłego tworzenia się warstw geologicznych w czasie potopu a powinny być wyjaśnione w wiarygodny sposób na bazie modelu ewolucyjnego, jeśli ten model miałby być prawdziwy. Tymczasem, dla modelu ewolucyjnego wyjątki od zasady w uporządkowaniu kolejności warstw są bardzo trudne do przekonującego wyjaśnienia. Na bazie ewolucyjnych założeń nie powinno być żadnych wyjątków, gdyż według tych założeń, poprzez jednostajne procesy geologiczne przebiegające z taką samą szybkością, jak szybkość obserwowana na Ziemi obecnie, Warstwy układały się w uporządkowany, systematyczny wzorzec przez setki milionów lat. Jak więc ewolucyjni geologowie wyjaśnią liczne wyjątki odkryte w układzie skał, które wydają się przeczyć ich teorii? Powszechnym wyjaśnieniem wielu wyjątków od tej zasady stosowanym przez ewolucjonistów jest tak zwane przemieszczenie. Przemieszczenie następuje, kiedy pojawia się uskok w zaleganiu warstw. Ruchy ziemi według ewolucjonistów sprawiają, że grunt lekko się odchyla, popychając ku górze warstwy po jednej stronie. W miarę dalszego odchylania się ziemi, ta przesunięta warstwa przemieszcza się na drugą stronę uskoku. Wtedy, żeby wyjaśnić, co się stało z brakującą szczytową warstwą, musimy założyć, że pojawiła się erozja. Powszechnie nie ma dowodu na istnienie takiej erozji, ale wielu geologów historycznych twierdzi, że musiała ona zajść. Przemieszczenia rzeczywiście się zdarzają, ale żadne z tych, które można odczytać z zapisu geologicznego, nie nadają się do wyjaśnienia licznych wyjątków od zasady. Rozpatrzmy na przykład tzw. Tak przemieszczenie Louisa w górach kanadyjskich w stanie Alberta i Montana. W tym odstępstwie od zasady znajdujemy prekambryjski wapień oceniany na 600 milionów lat, leżący bezpośrednio na szczycie kredowego łupka, ocenianego na 100 milionów lat. Skąd wiadomo, że wapień ma 600 milionów lat? Stąd, że zawiera pewną muszlę, wskaźnikową skamieniałość. Skąd wiadomo, że łupek kredowy ma 100 milionów lat? Stąd, że zawiera pewne skamieniałości dinozaura. Ponieważ uważa się, że ewolucja jest faktem i dlatego rozwój skamieniałości zachodził od najmniej złożonych do najbardziej złożonych, powyższe zestawienie wapienia i łupka jest oczywiście niezgodne z oczekiwaną ewolucyjną sekwencją warstw. Więc próbuje się wyjaśnić problem sugestią, że musiało mieć miejsce przemieszczenie. Powinniśmy się tutaj na chwilę zatrzymać i zapytać, skąd wiadomo, że kości dinozaurów mają 100 milionów lat, a pozostałości muszli 600 milionów lat. Wielu ludzi błędnie sądzi, że wiek różnych warstw jest zdeterminowany przez zegary archeologiczne. W rzeczywistości tak nie jest. Czas w geologicznej kolumnie został umieszczony, zanim została odkryta radioaktywność, i zegary archeologiczne posłużyły tylko do niewielkiego zmodyfikowania kolumny, a nie do oznaczenia wieku warstw. Wiek warstw jest oznaczany dzisiaj przede wszystkim według wskaźnikowych skamielin. Innymi słowy, wiemy, że dana warstwa ma 600 milionów lat, ponieważ zawiera pewne bardzo prymitywne skamieliny. Don Eicher na przykład w swoim klasycznym podręczniku Geologic Time pisze: Mamy kilka sposobów wiekowego korelowania skał, a wszystkie z nich są obciążone pewnym błędem pomiaru. Bez wątpienia najpewniejszą z tych metod, szczególnie przy dużych odległościach czasowych, jest użycie stref skamielin, warstw zawierających diagnostyczne skamieniałe gatunki. Powinno być oczywiste, że to prowadzi do błędnego koła argumentacji. Jak można oznaczyć wiek warstwy? Przez skamieliny, które ona zawiera. Jak oznacza się wiek skamielin? Przez warstwę, w której są one znalezione. Ta kolista argumentacja została wskazana w wydaniu Encyklopedia Britannica z 1956 roku w artykule o geologii. Nie można zaprzeczyć, że z czysto filozoficznego punktu widzenia geologowie rozumują w błędnym kole. Sekwencja wiekowa organizmów jest określana przez badanie ich pozostałości w skałach, a względny wiek skał jest określany przez pozostałości, które one zawierają. Ale wróćmy do naszej dyskusji o przemieszczeniu Luisa. Blok warstw, który był przypuszczalnie przemieszczony, ma 560 km szerokości i 9,6 km grubości. Waży on 800 bilionów ton i ma przypuszczalnie 65 km przemieszczenia. Siły konieczne do dokonania tego zadania są niewyobrażalne. Ponadto, jeśli przemieszczenie kiedykolwiek się zdarzyło, powinny być widoczne obszerne dowody w postaci wyżłobień skalnych i zmiażdżonej skały leżącej między warstwami. Powinny istnieć w warstwach ślady tarcia pochodzącego z ruchu, takie jak efekty naprężenia ścinającego, brekcja, czyli skała okruchowa, lub ubytki skalne. Jednak żadne z tych zjawisk nie występuje w omawianym przykładzie przemieszczenia. Gdyby się nie było z góry oddanym zwolennikiem przemieszczenia z powodu założenia organicznej ewolucji, łatwo narzuciłoby się najprostsze wyjaśnienie, że kambryjski wapień został osadzony przez wielki potop bezpośrednio na szczycie kredowego łupka. Chyba najbardziej wpływową książką dokumentującą światowe świadectwa biblijnego potopu. Jest The Genesis Flood doktora Henry'ego Morrisa i doktora Johna Whitcomba. Dr. Morris był dyrektorem Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej w Virginia Polytechnic Institute i wykładowcą inżynierii wodnej. Dr. Whitcomb jest specjalistą od zagadnień semickich i dyrektorem Grace Theological Seminary. Książka została wydana przez znane amerykańskie wydawnictwo PR Publishing. Efektem wydania tej książki było powstanie. Naukowego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Towarzystwo to składa się z przeszło 500 naukowców, specjalistów w dziedzinach nauk przyrodniczych i filozofii, zajmujących się teorią prehistorii w szerokich granicach określonych powyżej. Teraz rozpatrzmy dziwny wzorzec rozumowania geologii historycznej. Z jednej strony twierdzi się, że ewolucja jest udowodniona przez geologię. Kiedy ktoś udaje się do biologa i pyta, Jaki jest główny dowód ewolucji biologicznej, biolog odsyła go do geologa, mówiąc, że dowodem jest wzorzec następstwa skamielin. Jednak gdy udajemy się do geologa historycznego, dowiadujemy się, że geologia historyczna oparta jest na zastosowaniu teorii ewolucji biologicznej. Tak zwany wzorzec następstwa skamielin został ustalony na bazie założenia ewolucyjnego rozwoju przy pomocy skamielin wskaźnikowych. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jesteście na wycieczce na polu geologicznym. Profesor prowadzi do podstawy wysokiej ściany. Tam, przed waszymi oczyma, uwidocznionych jest kilkaset tysięcy lat geologicznej historii, ułożonych kolejnymi warstwami jedna na drugiej. Każda warstwa zawiera różne skamieliny, wskazując na kolosalne rozpiętości czasowe ewolucyjnego rozwoju pomiędzy skamieniałymi organizmami. Nagle pojawia się trzęsienie ziemi. I połowa widocznej ściany odpada. W rezultacie ukazuje się skamieniałe drzewo przenikające pionowo przez dużą liczbę warstw, ułożonych, jak się przyjmuje, w ciągu dziesiątków czy setek tysięcy lat. Obecność tego skamieniałego drzewa dowodzi, że warstwy zostały ułożone w czasie życia drzewa, a nie przez setki tysięcy lat, których wymagałby czas ewolucyjnego następstwa widocznych skamielin. W przedstawionym właśnie przykładzie drzewa, biorąc pod uwagę założenie ewolucyjne, powinno było zachodzić 130 tysięcy lat osadzania się warstw. Zjawisko to, nazwane skamielinami wielowarstwowymi, jest niezmiernie powszechne w zapisie geologicznym. Podobnych odkryć dokonano we wschodnim Oregonie, a także we Francji. Wszystko to wskazuje, że warstwy zostały ułożone gwałtownie, zanim drzewo mogło ulec zniszczeniu. Kilka lat temu ukazał się w National Geographic główny artykuł opisujący jak formowały się złoża węgla w wyniku trwającego miliony lat osadzania masy roślinnej. Dokładnie w środku artykułu znajdował się ciekawy obraz wielowarstwowego pnia drzewa przebiegającego prosto do góry przez pokłady warstw, które zgodnie z geologią historyczną były układane przez te wszystkie miliony lat. Skamielina drzewa jest wyraźnym dowodem, że rozpatrywane warstwy zostały ułożone w okresie życia tego drzewa. W kontekście naszej dyskusji dotyczącej naukowego kreacjonizmu, istotne są także duchowe implikacje poglądu na prehistorię przedstawiane w Piśmie Świętym. W drugim liście św. Piotra, w rozdziale trzecim, wersety od trzeciego do szóstego, Apostoł miał do powiedzenia pewne ważne rzeczy dotyczące tych spraw, o których mówimy. To przede wszystkim wiedzcie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rząd i będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Apostoł Piotr stwierdza, że w czasach bliskich końca historii pojęcie dosłownego cielesnego przyjścia Chrystusa będzie wyśmiewane. Zobaczmy, dlaczego będzie to odrzucone. Owi szydercy mówić będą, odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. W czasach ostatecznych właśnie taki pogląd będzie akceptowany. Pogląd utrzymujący, że nie wydarzył się potop, że wszystko trwa tak samo, jak było. Innymi słowy, nie było gwałtownych zakłóceń w obecnym porządku. Ten światopogląd nie tylko wyklucza takie cuda jak globalny potop, który uformował kolumnę geologiczną. Wyklucza także ponowne przyjście Chrystusa. Owo prorocze stwierdzenie apostoła Piotra zostało dosłownie spełnione przez wprowadzenie geologii ewolucyjnej, która wyklucza biblijny zapis globalnego potopu jako wiarygodnego świadectwa historycznego największego kataklizmu w historii Ziemi. Piotr dalej podkreśla, że są dwie rzeczy, które powinny były przekonać każdego myślącego człowieka. Że światopogląd ludzi odrzucających nadprzyrodzone działanie Boga w historii jest nieuzasadniony. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała przez Słowo Boże. Głównym powodem zaprzeczenia przyjścia Chrystusa jest odrzucanie wiary w to, że niebo i ziemia zaistniały przez Słowo Wszechmocnego Stwórcy. Zgodnie z Księgą Rodzaju, Bóg przemówił, i to było przyczyną zaistnienia wszechświata. W naszych czasach często zaprzecza się stworzeniu ex nihilo, czyli nadnaturalnemu stworzeniu z niczego. Więc przewidywanie podane przez apostoła Piotra rzeczywiście się sprawdza. Lecz było jeszcze drugie zasadnicze wydarzenie w prehistorii, które spotkałoby się z powszechnym zaprzeczeniem w czasach dzisiejszych. I przez nią, przez wodę, ówczesny świat zaginął, wodą zatopiony. To także uszło ich uwagi. Piotr argumentuje, że ślady potopu są tak rozpowszechnione, że niewidzenie tego wymaga szczególnej ślepoty. I faktycznie, 75% kolumny geologicznej jest skałą osadową, skałą, która powstała z osadów, czyli uformowała się pierwotnie w wodzie. To dowodzi, że globalny potop był rzeczywistym faktem w historii Ziemi. Ten obserwowany wszędzie specyficzny rozkład skamielin w warstwach. Dowodzi katastroficznego, gwałtownego zjawiska ich pogrzebania i wskazuje, że potop miał miejsce i że nic na ziemi nie trwa na zawsze w swojej pierwotnej postaci. W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wersety od 36 do 41, Jezus także mówi o potopie w kontekście czasów ostatecznych. Lecz o dniu, owym ani godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Chrystus przyjdzie na Ziemię niespodziewanie. Tak jak było z nadejściem dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Jezus porównuje swe powtórne przyjście do obrazu z nadejścia kataklizmu potopu. A kto dziś śmiałby nazwać Jezusa kłamcą albo głupcem? Potop Noego był aktem Sądu Bożego nad niewierną, całkowicie zepsutą cywilizacją. Podobnie powrót Chrystusa na Ziemię. Będzie strasznym sądem pociągającym za sobą wieczne potępienie dla tych, którzy nie złożyli w nim całej swojej nadziei i nie powierzyli mu swojego życia. Piekło i wysoka woda te dwa terminy są ściśle powiązane także w zapisie geologicznym. Kiedy patrzymy na zapis geologiczny, cóż widzimy? Ktoś widzi ślady działania gwałtownych sił destrukcji, rozkładu, katastrofy śmierci. Kto inny widzi świadectwo sądu? Najprościej, jak to jest możliwe, zapis geologiczny pozostawia nam przestrogę, że Bóg sprawiedliwie ingerował w sprawy ludzkie i to samo uczyni u końca czasów. Lecz jak człowiek potraktował to ostrzeżenie? Obrócił je w przekaz opisujący sposób, w jaki wszystko się rozwija od prymitywnego do doskonałego, od molekuł do człowieka. Zamiast widzieć w skałach dowód sądu, Człowiek widzi swój lot ku utopii. A jak było za dni Noego? Albowiem, jak w czasach przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Słowa te sprawiają wrażenie, że w tamtych dniach dominującym nastawieniem do życia było skupienie na sprawach dnia codziennego. Zainteresowania przeciętnego człowieka były skoncentrowane na tu i teraz. Zupełnie nie było zainteresowania prawdami wiecznymi. Czy to opisuje również twoje życie? Czy ty również doszedłeś do wniosku, że życie to tylko to, czym człowiek żyje na co dzień, tu i teraz? Czy ty również Doszedłeś do wniosku, że nie nadejdzie dzień sądu, na którym staną wszyscy ludzie. Bóg ku naszej przestrodze pozostawił ślady na skałach, na skałach kolumny geologicznej, prosząc, abyśmy wyciągnęli inne wnioski. Wtedy dwóch będzie na polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Którą z tych osób będziesz ty. W świetle tych otrzeźwiających ostrzeżeń Jezusa z Nazaretu nie można uciec przed konsekwencjami naszego wyboru lub braku wyboru. Na szczęście, ostatnim słowem Biblii jest nie sąd, a miłość. Dobra nowina polega na tym, że Bóg pokochał nas tak bardzo, że stał się człowiekiem, poszedł na krzyż i poniósł za nas karę jakiej wymagała jego własna sprawiedliwość. Sąd spadł na jego jedynego syna, Jezusa Chrystusa. Chrystus, który z martwych wstał, co jest dowiedzionym faktem historycznym, żyje dziś i zwraca się teraz do wszystkich ludzi, mówiąc: Kocham was i chcę wam dać dar życia wiecznego i przebaczenia wszystkich waszych grzechów. Czy go przyjmiecie? Jest to pytanie, do którego powinna doprowadzić powyższa dyskusja. Zawiera ona to wyraźne ostrzeżenie pochodzące z zapisów w skałach. A ty? Czy ty sam osobiście doświadczyłeś przebaczenia twych grzechów i nowego życia w Chrystusie przez zaufanie mu jako twemu Panu i zbawicielowi? Jeśli nie, to możesz to w tym momencie uczynić, zapraszając Chrystusa do swego życia słowami: Panie Jezu, Uznaję, że jestem grzesznym człowiekiem. Dziękuję, że na krzyżu zapłaciłeś za mnie najwyższą cenę, oczyszczając mnie z moich grzechów. Proszę, abyś wszedł do mojego życia i stał się moim panem. Chciałbym odtąd iść przez życie, pełniąc Twoją wolę. Przez tę szczerą, prostą modlitwę, decyzję pełnienia woli Bożej i zaufanie że Jezus swoją śmiercią na krzyżu całkowicie i wystarczająco odkupił twoje grzechy. Możesz przejść ze stanu duchowej śmierci do duchowego życia. Modlę się o to, abyś nie stracił tej wielkiej szansy.